Jako pierwsza po przerwie wystąpi pani Olga Malinkiewicz. Ostatnio to jest pani bardzo popularna także w mediach, dużo pisze się. Udostępnialiśmy link o możliwości komercjalizacji pani opracowań. Ja osobiście, o czym już powiedziałem, bardzo się cieszę, bo pamiętam moment, kiedy pani Olga Malinkiewicz startowała i kiedy właśnie dookoła się słyszało, jak to taka młoda, taka dziewczyna i co ona może. No właśnie, proszę państwa, może, okazuje się, że dużo może i za chwileczkę o tym opowie. Pani Olga Malinkiewicz jest założycielem SAL Technologies, jest polskim naukowcem, która przyczyniła się do opracowania, teraz będą strasznie trudne różne słowa, niskotemperaturowej technologii wytwarzania elastycznych ogniw fotowoltanicznych na bazie perowskitów. Zaraz wszystko się stanie jasne. Swojego odkrycia dokonała na Uniwersytecie w Walencji, zmieniając zresztą na zawsze fotowoltaikę. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie kończyła w Barcelonie, gdzie w trakcie studiów rozpoczynała pracę w Instytucie Nauk Fotonicznych. Obecnie kończy doktorat na Uniwersytecie w Walencji. Jako dyrektor technologiczny, no i twórca tak naprawdę, w tej chwili dyrektor technologiczny firmy SAL Technologies, komercjalizuje wyniki swoich badań. Za jej wkład w rozwój technologii opartej na perowskitach wyróżniona została Nagrodą Komisji Europejskiej Photonics 21 oraz Innovator of the Year przyznaną przez MIT Technology Review. Jest autorką wielu publikacji naukowych oraz współautorką jednego z kluczowych patentów dotyczących technologii ogniw perowskitowych. Strasznie trudnie to brzmi, ale okaże się, mam nadzieję, że pani Olga nam opowie, jak do tego doszło i co to w ogóle jest. Zapraszam. Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo. Zaraz wszystko stanie się jasne. Nie będę dzisiaj zanudzać prezentacją o perowskitach, tak? Bardziej skupię się na firmie i jak to się wszystko stało, jak do tego doszliśmy. Zaczynamy od prezentacji. Oraz na koniec chciałam też zaprezentować nasze ostatnie osiągnięcie pod koniec prezentacji krótkim filmikiem. Okej. Okay. No więc zacznijmy od tego, że tak jak, co to jest w ogóle fotowoltaika, to z grubsza wszyscy wiemy. Głównie kojarzymy ją z ogniwami krzemowymi, które wyglądają jak na załączonym obrazku. Wiele się nie zmieniło, wiele się zmieniło w technologii krzemowej, ale tak dla zwykłego użytkownika, odbiorcy, niewiele się zmieniło od lat 70. One wyglądają tak samo, jak wyglądały w latach 70., a lata 70. to było naprawdę dawno temu. Myślę, że część z państwa tutaj jeszcze pamięta te wszystkie przedmioty, które teraz już praktycznie ciężko zobaczyć na ulicach, a panele nadal są takie, jakie są. No i teraz myślimy właśnie, co się stało, że mamy telefony komórkowe, że mamy laptopy, że wszystko poszło do przodu, a jednak tej energii słonecznej nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sobie z nią poradzić. I czy w ogóle byłoby możliwe zastąpienie tych paneli w takiej formie, jaką widać, na przykład elastyczną folią o takiej samej wydajności, ale którą można byłoby sprytnie ukryć na dachu albo nadać jej różny kolor i tą, w zasadzie wszystko tą folią pokryć, dzięki temu zyskując bardzo dużo energii z energii słońca. Do pewnego czasu to wydawało się niemożliwe, ale kilka lat temu okazało się, że jest materiał, który wcale nie jest nowy, bo proszę państwa też, ja nie odkryłam perowskitu, to jest bardzo często powtarzana nieprawda. Perowskity już istnieją od 100 lat, w zasadzie 100 lat temu został sklasyfikowany pierwszy perowskit. Perowskit to jest po prostu rodzaj materiału, rodzaj struktury krystalicznej. Proszę nie przywiązywać tutaj uwagi do nazwy.
I tak jak mamy krzem i na jego bazie mamy panele krzemowe, tak samo mamy materiał, który nazywamy peroskitem. Mamy ogniwa peroskitowe. Tych peroskitów jest też bardzo dużo rodzajów, a ten, który stosujemy akurat do wydajnych ogniw na bazie peroskitu, też został niedawno jakby rozpoznany przez czasopismo Science, że doskonale się nadaje do zastosowania w fotowoltaice. Też nie będę właśnie, obiecałam, że nie będę nudzić, więc nie będę. Chodzi o to, że peroskit może być albo jako minerał występować, możemy też sztucznie go wytwarzać w laboratorium i to jest to, czym zajmuje się moja firma. My wytwarzamy właśnie sztucznie pewien rodzaj peroskitu, na bazie którego robimy elastyczne ogniwa słoneczne, które są... Zamierzenie jest takie, że dorównywały krzemowi wydajnością, bo proof of concept już jest i ogniwa peroskitowe certyfikowana wydajność jest 20%. Teraz jest tylko kwestia, jak to zrobić, żeby z takich próbek, które się robi w laboratorium, które są bardzo wydajne, jak zrobić z kolei linię produkcyjną, żeby rzeczywiście tą wydajność zachować i móc tą folię produkować na metry, kilometry i w nieskończoność. Tak samo jak niektóre procesy, które są w laboratorium, które wiadomo, że są... skomplikowane i w zasadzie tam jest jeden człowieczek i tak sobie to wszystko poukłada, jak to w ogóle przenieść na maszynę, jak ona ma to zrobić. Także w tym celu, żeby z takich małych, wydajnych ogniw zrobić duże i żeby z takich procesów, które są tylko laboratoryjne, zrobić procesy przemysłowe, w tym celu powstała moja spółka Saule Technologies i to jest to, nad czymś pracujemy. Natomiast początki nie były łatwe. Tak jak tutaj było wspomniane, ja studiowałam w Walencji, tam robiłam doktorat, tam zaczęłam pracować z tym materiałem, różne publikacje, proof of concept, to wszystko było bardzo naukowe. Natomiast żeby założyć firmę, do założenia firmy namówili mnie moich dwóch wspólników, Piotr Krych i Artur Kupczunas, którzy ściągnęli mnie tutaj do Polski i obiecali, że pomogą mi znaleźć finansowanie, ponieważ takie przedsięwzięcie jest dosyć dużym przedsięwzięciem. Jeśli mówimy o tym, żeby podbić świat, no to musimy bardzo szybko działać. Natomiast w momencie, kiedy wróciliśmy, znaczy wróciłam, tak wyglądało to na początku, rok temu, nie było nic, było puste laboratorium. W związku z tym moi wspólnicy zainwestowali własne środki, żeby naprawdę jakieś proste sprzęty zakupić, żeby jakieś pierwsze materiały, żeby być w stanie odtworzyć już we własnej firmie proces. I w połowie, po 6 miesiącach byliśmy w stanie w zasadzie już obwozić i pokazywać inwestorom nasze pierwsze próbki, które miały około 1 cm². Państwo pomyślą, że to jest niedużo, ale tak naprawdę jak się zawiezie taki 1 cm² folii, która jest, tak jak widać, częściowo przezroczysta, jak się weźmie też kawałek ogniwa krzemowego i jak się to przed inwestorem położy i bierze się po prostu woltomierz i pokazuje się, proszę sprawdzić, że to działa tak samo jak to, ale to jest elastyczne i jest przezroczyste, no to... To robiło bardzo duże wrażenie i wtedy ten 1 cm² nie ma już takiego znaczenia, że jest tylko 1 cm², bo właśnie o to chodzi, żeby ktoś zauważył potencjał, jaki tkwi w technologii, na podstawie której chce się na przykład zrobić firmę i żeby wtedy zainwestował środki, które są potrzebne jak teraz na przykład do budowy profesjonalnego laboratorium, zatrudnienia zespołu badawczego i jak najszybszego rozwinięcia tej technologii. Także my tutaj właśnie wspólnikami wzięliśmy tą próbkę, byliśmy w Stanach, w Japonii i w końcu no, pierwsza osoba, która zdecydowała się zainwestować w tak bardzo ryzykowny projekt, to był pan Hideo Sawada. A teraz bym bardzo prosiła o włączenie filmiku numer 1, bo na prezentacji on nie działa. Bo on jest obok prezentacji, bo się nie włączył. Niech pani zamyka. To jest ten. San Francisco Cell. Nagraliśmy ten film w San Francisco. Jest to próbka, która jest na zdjęciu. To jest w zasadzie ogniwo słoneczne. Widzimy teraz przez to ogniwo na wskroś.
Niebo jest częściowo zachmurzone, nie jest to bezpośrednie promieniowanie słoneczne. To jest kawałek folijki, którą zrobiliśmy w laboratorium niskim nakładem kosztów. Przykleiliśmy ją do szkła i teraz akurat badamy, mierzymy napięcie, jest 0,6 V. To jest w zasadzie napięcie, które przy pełnym nasłonecznieniu maksymalnym może nam dać ogniwo krzemowe. Natomiast to ogniwo jeszcze przy, jak gdybyśmy jeszcze je doświetlili, gdybyśmy te wszystkie chmurki zniknęli, to wtedy ono dawałoby około 1 V i to rzeczywiście były momenty, gdzie staraliśmy się skusić jakiegoś większego gracza, żeby prezentację. No i udało się nam w jednym czasie, te daty się zbiegły, pozyskać prywatnego inwestora z Japonii oraz udało się po roku przekonać też i napisać dobre wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i jednocześnie uzyskaliśmy finansowanie na projekt, który ma trwać 2 lata i który ma polegać na tym, że ten materiał będziemy drukować zwykłymi drukarkami typu inkjet, czyli proszę sobie wyobrazić, że będziemy mieli, to jest nasz tajemniczy tusz perowskitowy, ale to jest zwykła drukarka typu inkjet. I idea polega na tym, żeby włożyć folię, nacisnąć guzik i żeby na końcu takiego systemu właśnie drukarek wyszło nam gotowe ogniwo. My prezentowaliśmy już też drukowany, jakby proof of concept, że można ten materiał, który notabene jest kryształem, że można go wydrukować, pokazywaliśmy pod koniec 2014 roku w Bostonie, co też znacznie nas wzmocniło i pomogło znaleźć inwestora. To, co bardzo mnie cieszy osobiście, jest, a tutaj się akurat nie wyświetliło, ale po tym jak uzyskaliśmy odpowiednie dofinansowanie, byliśmy w stanie zaproponować ludziom pracę. I to, z czego szczególnie się cieszyłam, to jest to, że zaczęli się odzywać też Polacy z zagranicy, którzy na przykład w bardzo dobrych ośrodkach pracowali i mówili, o, to jest taki fajny projekt i warto wrócić do Polski, żeby robić z wami ten projekt. I to jest oprócz Polaków, którzy wracają. Oprócz tego mamy też, nasz zespół jest bardzo mieszany, jest międzynarodowy. Mamy tutaj Ani Matanen z Finlandii, mamy Gabriela z Włoch, mamy Juan Pablo z Hiszpanii. Także jakby bardzo nas cieszy to, że też w pewnym sensie taki trend udało nam się odwrócić, że zamiast gdzieś wyjeżdżać, to że udało się teraz ściągnąć do Polski ludzi z zagranicy, którzy chcą brać udział w ciekawym projekcie. I ta cała nasza drużyna będzie się powiększać i wszyscy są tak entuzjastycznie nastawieni do tego projektu, że nie mam wątpliwości, że uda nam się go wspólnymi siłami doprowadzić do szczęśliwego końca. To, co w perowskitach jest niesamowite, oprócz tego, że można je wydrukować, oprócz tego, że można zrobić je na folii, że są tak wydajne, to przede wszystkim odbija się w kosztach wytwarzania energii słonecznej i być może to jest pierwszy raz w historii, kiedy powiedzmy źródła odnawialne są w stanie konkurować z takimi tradycyjnymi źródłami energii. Oczywiście to nie jest jeszcze skomercjalizowane i długa droga przed nami, ale wszelkie obliczenia, nie nasze, żeby nie było, tylko innych ośrodków w Europie i na świecie wskazują, że będzie to najtańsza z odnawialnych energii. W międzyczasie, czekając na profesjonalny sprzęt, profesjonalne laboratorium, nie siedzimy, nie nudzimy się, nie siedzimy z założonymi rękami. Tutaj właśnie zaraz chciałabym zaprezentować coś, co prezentowałam w zeszłym tygodniu w Barcelonie. Udało nam się stworzyć głównie tej trójce, Basi, Adrianowi i Juanpi. Oni bardzo dużo pracowali, swojego czasu poświęcili, żeby stworzyć pierwszy na świecie perowskitowy elastyczny moduł, który jest w stanie zasilić na przykład smartfona. I tutaj właśnie chciałabym prosić o filmik numer 2, ale to w sumie sama sobie włączę.
także świeżo po premierze. Proszę zwrócić uwagę, że jest to niesamowicie lekkie, niesamowicie cienkie, może być nawet jeszcze cieńsze. W zasadzie jesteśmy ograniczeni tylko grubością samej folii, bo samo ogniwo ma, w zasadzie nie ma żadnej grubości. Znaczy ma, ale jest tak mała, że... Coś tu było. Natomiast po włączeniu lampki zapala się, jest ładowanie. Możemy tak włączać i wyłączać, i ta bateria się ładuje i przestaje. Można podgłośnić trochę muzyczkę, żeby było efektywniej. Optymistycznym akcentem już chciałabym zakończyć i jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję. Słuchamy pytań. Jest. Ja mam pytanie. Czy próbowaliście Państwo od zera naładować ten telefon i ile czasu to trwało? To jest dobre pytanie. Od zera by to trwało bardzo długo. Ten moduł jest jeszcze bardzo uproszczony w architekturze. Jeszcze ta wydajność nie jest optymalna. Myślę, że trwałby to cały dzień. Ale rozumiem, że kształt tego modułu dostosowany do kształtu i wielkości tego telefonu LG był nieprzypadkowy, tak? Że jakby Państwo będziecie próbować wmontować taki moduł już w gotowy telefon, żeby się sam ładował, trzymając go na stoliku w kawiarni wystawionego na słońce, tak? Taki jest zamysł. Taka jest idea, taki jest zamysł. Oczywiście zamysł też jest taki, żeby też nie było tej lampki, którą musimy włączać, tylko żeby on się ładował przy świetle rozproszonym, co jest możliwe. Takim jak na przykład tutaj w tym pomieszczeniu, tak? Żeby tak, to może nie tak ciemno jak w tamtym kącie, ale powiedzmy tak, że jak świeci, normalnie siedzimy w biurze i jest takie typowe oświetlenie biurowe, że już wtedy ładowanie mogłoby się rozpocząć. W tym celu trzeba jeszcze podnieść sprawność, co jest procesem bardziej technologicznym, bo na małą skalę takie próbki działałyby, ale żeby teraz zrobić moduł czy jakieś coś większego, no to jeszcze jesteśmy w trakcie opracowywania procesów, jak na dużą powierzchnię to nanosić, żeby było wydajne, bo wiadomo, że jest, tylko teraz kwestia dopracowania, jak ten kryształ ma kompaktowo urosnąć na dużej powierzchni. To jest tylko kwestia czasu, to nie mam wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry. Ja rozumiem, że te, nie wiem jak to nazwać, te kryształy działają na takich małych powierzchniach, a nie da się tego rozlać na większą. Dobrze, wiem, że to byłoby proste, ale co to jest? Mam nadzieję, że się da, po to założyłam firmę, ale na pewno. Ale na chwilę obecną tak. Nie jest to takie proste, że teraz jest 1:1 i działa, żeby to zrobić 5:5 i nie będzie działało. Tak? Chodzi głównie o to, że jak robimy, powiększamy tą powierzchnię, to wtedy robią się nam w tym krysztale, na przykład on rośnie i w pewnym momencie na przykład mamy jakieś miejsce, gdzie nie urósł. Jest jakieś puste miejsce i przez to na przykład nasze urządzenie jest zwarte, czy nie działa. Więc wkładamy wszelkie... To jest tylko kwestia też... ponieważ to jest kryształ, jest też czasem trochę kapryśny i jest kwestia opanowania tego procesu, dlatego też wybraliśmy metodę inkjet, bo tam po prostu kropelka po kropelce, jak się stawia i rządek porządku, to akurat do kryształu bardzo dobrze tutaj, jeśli chodzi o skalowalność procesu, znajduje zastosowanie. Jesteśmy w tym w trakcie projektu w zasadzie, który jest jakby ma trwać 2 lata i pod koniec tych 2 lat ma być już gotowy sprzęt, duża drukarka, która jest w stanie właśnie zadrukowywać perowskitem folię o szerokości 1 metra
No i w zasadzie nieskończonej długości, bo to będzie na takich rolkach. Więc to jest możliwe, to jest tylko kwestia czasu. To rozumiem. No question. Powodzenia. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Gratulacje odwagi, że zdecydowałeś się robić to w Polsce. Ale właśnie chciałem zapytać, czy widzicie takie elementy, które ciągle, no takie elementy na pewno ciągle brakują, ale w tych mostach, które są próbowane, które ludzie próbują budować w Polsce pomiędzy nauką, a biznesem i komercjalizacją, czy są jakieś takie proste nauki, które wyciągnęliście, jak ten system zaprojektować u nas lepiej, żeby więcej takich firm jak wasza mogła powstawać szybciej i szybciej trafiać na rynek, ich produkty? To nie jest takie proste, bo tutaj trzeba mieć też jakby dużą wiedzę biznesową. Trzeba mieć też swoje kontakty, trzeba mieć też trochę szczęścia, dużo determinacji. I to jakby to nie jest coś, co można łatwo jakby przekazać. Natomiast bardzo chcemy być przykładem, pozytywnym przykładem, żeby ten projekt pokazał, że jest to możliwe i żeby zakończył się sukcesem, chociażby po to, żeby inne mogły wziąć to jako przykład i wzorować się na tym, powtarzać nasze wypracowane już modele pracy, nauki z biznesem, bo nie jest to łatwe. Mówimy zupełnie różnymi językami. Myślę, że akurat w naszym przypadku świetnie się stało, bo mamy takie same poczucie humoru razem z moimi wspólnikami, mimo że oni są biznesowcami, ja jestem naukowcem, zawsze jesteśmy dzięki temu w stanie się dogadać, także no, takich wspólników życzę każdemu. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że nasz projekt zakończy się sukcesem po to, żeby po prostu świecił przykładem i żeby takich projektów powstawało o wiele więcej, bo niewątpliwie ten kraj to jest jak kopalnia diamentów, tylko trzeba je jakoś wydobyć. Potrzeba jubilerów, tak? Czy jeszcze jakieś pytanie? Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo.